pokazy wschodnich sztuk walki, Kobito Rakugo, czyli teatr jednego aktora oraz sushi. To wszystko Pilanie mieli okazję zobaczyć i spróbować w miniony weekend. W Młodzieżowym Domu Kultury odbyło się spotkanie z Japonią. Aikido czerpie z wielu tradycyjnych japońskich sztuk walki. Jak mówią jego mistrzowie, to sport, w którym nie ma rywalizacji. Chodzi tutaj przede wszystkim o rozwinięcie swojej sprawności, swojej tężyzny, gibkości, ale także rozwój ducha, umysłu. Kiedy wchodzimy na matę, myślimy tylko o tym, aby ćwiczyć, aby zrelaksować się, mimo iż poprzez walkę, to zrelaksować się i nie myśleć o codziennych trudach. Uczestnicy warsztatów mogli także nauczyć się trudnej sztuki przygotowywania sushi, czyli ryżu zawijanego w algi morskie z surową rybą lub warzywami. Goście poznali też sztukę parzenia zielonej herbaty oraz mogli poznać Kobito Rakugo. Jako pierwsza! I Boże! Jaka wyzwoza! No już. Czyli tradycyjny japoński teatr jednego aktora. Aktor, gawędziarz, siedzi na takim specjalnym podwyższeniu, które nazywa się koza i w siedzącej pozycji wciela się w różne role. Historia nie jest opowiadana za pomocą narracji, tylko właśnie za pomocą dialogu jednego bądź więcej osób. Także ten Rakugoka za pomocą swojej pantomimy, tonu głosu, potrafi się wcielać te postacie, żeby widz je widział. Aktorzy występowali w tradycyjnych kimonach. Japończycy noszą ten charakterystyczny strój w trakcie różnych uroczystości czy świąt. W tym wydaniu informacji to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na otwartą antenę.